Witajcie, moi drodzy, już w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 1. Jest to Lukasą na to i dzisiaj mam zamiar dorwać tego Jabira, tak? Czy jak tam było? Jubaira. Bo serio, jak już powiedziałem, nie daruję mu tego za te pisma. Chcesz tego? Aha, no właśnie, zapomniałem. Właśnie, no przecież ich jest w końcu teraz tu pięciu, których jest tak samo ubranych. Tego niełatwo będzie znaleźć tego właściwego. To jest ten problem niestety. Coś naszukę, dlatego wolałem to zostawić na dzisiejszy odcinek niż na ostatni. No dawaj, no nie spadnij mi. Albo nie, w tę stronę chodź. Dawaj, tu może to się uda. Nie, tu się dopiero, bo to są te dwa kołatki, czy jak to mogę nazwać. Nie wiem, czy to jest ten właściwy, ale no trzeba sprawdzić, będzie. Kurde, kto mnie widzi? Mieszczanie! Wynieście swoje pisma! Słuchajcie je na stos przede mną! Nie, nie jest właściwy. Widzę, że nie jest na złoto. A cel w końcu jest na złoto, czyli idziemy dalej. Orli wzrok bardzo się przydaje. Dobra, to chodźmy teraz tutaj. Nie, też zwykły. Ej no, XD, o co chodzi? Szybko. Ej, bez jaj, tylko se chodzę, to nagle mnie ktoś wykrył. Ale dobra, wiem, że to nie ten na pewno. Żeby teraz mi tylko nie uciekł, cwaniak. Idź sobie. Bo idą tutaj mi, kurde, wąt stąd. Tu chyba tylko też zwykłe, tak. Dobra, to już mamy trzech obczajonych. Szybko, szybko. A tutaj? Nie, tu go nie widzę, muszę zejść. On jest tutaj. A nie, tu byliśmy i tu był. Nareszcie się zdychaj. Dobra, gdzie jest ten właściwy? Bo już, dobra, tutaj kolejni są. Jest tu nasz cel. Nie, chyba też nie. Dobra, jeszcze zobaczę tamten, no jak nie, to będę komprowadzał na tych zwykłych. Żeby zrobić tego właściwego. Nie. Dawaj, dawaj, do góry, góra, góra. Serio, no jest to utrudnione z owo... Dobrzy mieszkańcy Damasku! O, jest! Robicie to, co trzeba! Oczyśćmy to miasto z jego zatrutej przeszłości! To słuszny czyn! A spłomieni na... Tak, koniec twojego gderania. Dlaczego? Dlaczego to robisz? Ludzie muszą mieć wolność wyboru tego, co robią. Nie mamy prawa karać kogoś za jego zdanie, niezależnie od tego, czy się z nim zgadzamy. Co teraz? Akurat ty powinieneś znać odpowiedź. Nauczaj ich. Ucz, jak odróżnić dobro od zła. Należy ich uwolnić wiedzą, nie siłą. Nie chcą się uczyć, gdyż są zakorzenieni w swoich zwyczajach. Jeśli twierdzisz inaczej, jesteś naiwny. Na tę chorobę jest tylko jedno lekarstwo. Mylisz się. Dlatego też muszę cię uciszyć. Siła i terror. Jestem jak cenne księgi, które pragniesz ocalić. Źródłem wiedzy, z którą się nie zgadzasz. A jednak bez namysłu odbierzesz mi życie. To niewielka ofiara, by ocalić wielu. Konieczność. Czy to nie starożytne zwoje natchnęły krzyżowców? Napełniły Salahadina i jego ludzi słusznym gniewem? Ich pisma zagrażają innym. Ich śladem idzie śmierć. Ja też dokonywałem niewielkiego poświęcenia. To nie ma większego znaczenia. Właśnie, bo ci uwierzę. Jak moje życie. O, myślałeś, co widzisz, niszczył pisma jest i to ci udziela sucho. A ja jako taką wiedzę szanuję i na pewno mi ci na to nie pozwoli. No, zauważyli. Kurde, aha, to są ci właśnie, co dwa obrażenia atakują. Teraz znikamy. Skikaj, góra, góra. O,
mało strzał nie dostaliśmy jeszcze. Siada flaga Damaszku, tutaj jest. Nie. Kurde. Szybko dawaj. No. Kurde. Chcecie bić się? Proszę bardzo. O, w mordę. Dobra. Panujemy sytuacją. Leżysz. Puszczaj mnie. Przygotowaj tego. O, pięknie. Nie ma cwaniaku. Leżysz. No, spadaj z tym chwytem. Nie wiem, co liczyłeś, gnoju. No, co chwilę któryś jakiś chwyt używa. Zdychaj. Mocność w gębie, a słabość w broni. To mało nie oberwaliśmy. Dobra, teraz twoja kolej. Prawda, oni się popisują i niech się nie dziwią, że giną. Niech się nie dziwią. Nie, kurde, ten silny cios. No, serio, za wolno. Dobra, dobrze. Co nie zrobiłeś? Zaczepiłeś mnie. I to wystarczająco, no, jest dużo. To jest wystarczający powód, żebym cię zabił. Dobra, nie. Tędy, tylko szybko dachami. Oczywiście, łucznik to jest, zaraz będzie. A nie łucznik. Łucznik to pewnie już dawno byłoby. Może i łucznik to był, dobra. To teraz ma najmniejsze znaczenie. Szybko. Z drogi, ludzie, z drogi. Muszę coś załatwić, a wy mi przeszkadzacie i stajecie ciągle na drodze. A tutaj ten belkon. I ten. No i jesteśmy. Na miejscu. Altairze, powiedz mi, że odniosłeś sukces. Owszem. Ognie Dżubaira zgasły. Jego życie również. To wspaniała wiadomość. Nie wątpiłem, że ci się powiedzie. Powinieneś był to zobaczyć. Uczeni tak łatwo za nim poszli. Wrzucali w płomienie nie tylko księgi, lecz każdego, kto stanął im na drodze. Taka ignorancja rodzi tylko zło. Uczyniłeś dziś wiele dobrego. Podobnie jak inni, których zabiłem, wierzył, że postępuje dobrze. Że przygotowuje drogę do lepszego jutra. Oczywiście. Tak działają umysły szaleńców. Wszystkie rzeczy, które przyszło mi zobaczyć przez ostatnie tygodnie, jakby cały świat oszalał. Dlatego właśnie walczymy, by położyć kres tej wojnie, by przywrócić normalność. Ludzie rozpaczliwie potrzebują przewodnictwa. Łatwo jest to wykorzystać, takim jak Dżubair, i popchnąć ich do złego. Ruszaj w drogę, Altairze. Wróć do Al-Mualima. Opowiedz mu, co widziałeś. Daj mu znać, ile dobrego dziś uczyniłeś. Pokój i bezpieczeństwo, Rafiku. Z tobą także. Zdrowy, jak chcesz, Rafiku. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No, czyli do Masjafu. Pewnie odzyskamy kolejny stopień. No, do Al-Mualima. Co jest? Ja chcę się teleportować. O, właśnie. Bo wiem, że ta możliwość jest. Jest to szybsze, niż gdybyśmy mieli wracać... aby obejrzeć otoczenie. No, wracać na nogach. Witaj w domu, dziecko. Jakieś wieści? Kolejny z tych, który wymieniłeś, odszedł na spoczynek. Więc twoje zadanie jest niemal zakończone, a twoja ranga przywrócona. Jeśli mogę, mistrzu, mam pytanie. Pytaj, a odpowiem. Czemu ci dwaj, Dżubair i Sibrand? Nie widzisz tego? Oni przygotowują drogę zmianom. Pilnują, by nie pojawiły się dawne i nowe zagrożenia. Osłabić ich, to osłabić naszego wroga. To chyba logiczne. Jeśli pozwolilibyśmy im kontynuować pracę, nasze dzieło prędko runęłoby w gruzy. W jaki sposób? Coś w tym jest.
Owszem, uderzamy w ręce, ale mierzysz się z hydrą. To, co odetniesz, szybko odrasta. Więc otrąbmy jej łeb i skończmy to. Już niedługo, niedługo. Tylko jeden człowiek stoi między nami i naszym ostatecznym celem. Wrócę do swej pracy. Im prędzej on zginie, tym prędzej zmierzę się z naszym prawdziwym wrogiem. Nim pójdziesz, ja mam pytanie do ciebie. Oczywiście. Jaka jest prawda? W samych siebie. Widzimy świat takim, jaki jest i mamy nadzieję, że pewnego dnia ludzkość ujrzy go tak samo. Czym więc jest świat? Iluzją. Złudzeniem, któremu możemy albo się podać, jak czyni większość, albo wykroczyć poza nie. Co oznacza wykroczenie poza złudzenie? Zrozumienie, że nic nie jest prawdziwe i wszystko jest dozwolone. Że prawa nie biorą się od bóstw, lecz z rozumu. Rozumiem teraz, że nasz kodeks nie każe nam być wolnymi. Każe nam być mądrymi. Rozumiesz już, dlaczego templariusze są zagrożeni? My chcemy rozwiać iluzję. Oni pragną użyć jej, by zdobyć władzę. Tak. Zmienić świat na taki, jaki bardziej będzie im odpowiadał. To dlatego wysłałem cię po ich skarb. To dlatego trzymam go w zamknięciu. I to dlatego ich zabijasz. Póki żyje choć jeden z nich, ich pragnienie stworzenia nowego ładu świata może się odrodzić. Weź swoje rzeczy. Odnajdź tego ostatniego człowieka. Gdy umrze, będziemy wreszcie mogli zaatakować Roberta de Sable. Uczynię to. Pokój i bezpieczeństwo z tobą, Altairze. Pokój i bezpieczeństwo z tobą, mistrzu. A, czyli nożyk. Dobrze, no lepszy nożyk to większe obrażenia i jeszcze lepsza skuteczność. No, racja, więcej żyć już widać nie można mieć. W krótkim mieczu obrażenia. No, fajnie całkiem wygląda. No, czyli 20 żyć jest maksymalnie. No i dobrze, udało nam się maksimum osiągnąć. Teraz już w sumie nie musimy wszystkich punktów ani pomocą mieszkańców robić tak naprawdę. W sposób, myślę, że te ostatnie odcinki już szybciej się uda przezrobić. Tak, Akka Biuro. No, wystarczą tylko 3 śledztwa i do biura. Sprawi, że przeciwnik będzie odsłonił. Więc można szybko rozkrasz zrobić. Się nim, łamiąc mu nogi lub powalając go na ziemię. W sposób będzie można szybciej to zrobić teraz już pewne rzeczy. Więc dobra, gdzie jesteś punkciku? Tutaj. No też dzielnica nie wydaje się jakaś duża, ale to tylko tak się wydaje. Ale ona na pewno nie jest jakaś też malutka. Nie, nie. A co on sobie myśli? Może ci pomogę, ale najpierw muszę wiedzieć, gdzie jesteś. A do tego celu potrzebuję trochę terenu. Zrobić małe rozpoznanie terenu. Ale żeby to zrobić, muszę się najpierw wspiąć na dość wysoki punkt widokowy. Chociaż taki wysoki. Będzie tu jest ten kołek. Nie widzę go. Serio, nie widzę, gdzie to jest. A tam jest, po drugiej stronie. I on mnie widzi. Nie powinno cię tu być, więc idź. W porządku, już sobie idę. Nie masz tu nic do roboty, odejdź. No odszedłem, już nie marudź. Aha, już mnie zaatakowali. Co, są templariusze już, czy co? Ewidentnie. Ewidentnie templariusze. Skoro mi tak szybko rozpoznali. U, nie ma. Leżysz. O nie, nie, nie. Kurde. Silny cios trzeba uważać. Zjeżdżaj. Nie tego miałeś, tego leżącego. Dobra, leży. Nie, znowu. Kurde, znowu za szybko. Puszczaj mnie. Lejdzie te rusztowania. I zjeżdżam. Szmaciarzu. No, a tutaj mam misyjkę chyba do góry czy na dole? Już. A, tutaj, dobra. Nie, nie, nie spadaj. Nie spadnij. Podobno szukasz informacji na temat Sibranda.
Skaram dowiedział się, czymś, co może cię zainteresować. Znajdź go, jeśli chcesz usłyszeć więcej. Dobra, gdzie on jest? W tą stronę, w tą. I znowu kawałek do przejścia. Dobra, tu mijamy łuczników ładnie. Kurde, może lepiej dachami, bo biegając teraz trochę po ziemi jesteśmy częściej rozpoznawani teraz. Masz już dość innych kupców, którzy nie mają nic przydatnego? Chodź do mnie. Dobra, ten akurat jeszcze... O, jeszcze... Lepiej, żebyś nie wiedział, o nie. To nie są coś templariusze, bo widzę krzyż czerwony. To nie ma złudzeń, to są templariusze. Dlatego tak łatwo mnie wykrywają. Musiałem wtedy walczyć, bo z tą grupą mnie tak łatwo wykryli. Serio? Na to nie wejdę. Trzeba to inno tu to wejść. Zaraz ci mogę, ale muszę szybko zaliczyć wyzwanie. Pomogę ci zaraz, jak tylko zrobię swoją rzecz. Kobieto, spokojnie. O, jesteś. Pokój i bezpieczeństwo, bracie. Wszędzie cię szukałem. Ukradłem dziś ten list. Rzuć na niego okiem, może ci się przyda. O czym jest list? Aha, ucieknie na swój statek, aha. Po co ktoś miałby to robić? Leżysz. Dręczyciele kobiet. Puszczaj mnie. No, kurde. Jeszcze mu się udało. Taki słaby, jak chcemy zabić. Serio? Nie ma. Haha, nie ma. Leżysz. Och, sprzyja mi dziś szczęście. Bóg jeden wie, jak okropnych czynów chcieli się dopuścić ci ludzie. Zjawiłeś się w samą porę, nieznajomy? Możesz... Tak, mogę. Może ci pomogę. Być pewien, że mój mąż usłyszy o twoim męstwie? No chodźmy, zaraz ten nas obczai. Kto jest za to odpowiedzialny? Nie dowiesz się, tak czy siak. Ale dawaj na górę, na punkt widokowy. O nie. Dawaj, dawaj, no. Nie, nie, nie. Miałeś spiąć, a nie spaść. Holender, no i zaraz mnie wykryje jeszcze. A punkt tak muszę odkryć, bo muszę sobie obczaić więcej misji ze śledztwem. Bo to dopiero była pierwsza, to jednak za mało. Tutaj. Nie, 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 no. Gdzieś ty skoczył, miałeś mi skoczyć na tą belkę, a nie gdzieś poza. Punkcik. No! Altair! Błagam cię! Zaraz zejdę, tylko muszę tutaj coś obczaić teren. Więc już tak się nie rzucaj na dęte strażniku. Nie najgorsze dzielnica wygląda, ale te dymy z kominów aż tak ładnie nie wyglądają. Okej, doszła kadzież kieszonkowa, świetnie. Okej, pijaczyna mnie nie widział. Tutaj... Powiedz mu, że się nie zgadza. Nie pozwolę żołnierzom wtrącać się w moje interesy. Posłuchaj, starcze! Nie, to ty posłuchaj mnie. To moja własność, nie jego. Nie obchodzi mnie, czy sam Chrystus dał mu władzę. To nie jest prośba, tylko rozkaz. To dopiero. Ten człowiek w życiu nie nauczy się rozkazywać. Widziałem, jaki bałagan zrobił w porcie. Nie pozwolę mu się zrujnować. Przeczytaj jego list, zobaczysz, że oferuje dość korzystne warunki. Męczy mnie to. Słuchaj, zobaczę, co oferuje, lecz wątpię, bym zmienił zdanie. Teraz odejdź. Wynoś się stąd. No, idź, idź dalej. Nie, nie, wynocha, durny pijaku. Pijaku, szaleńcu, kimkolwiek jesteś. Szybko. Wyglądam na kupca? Nie, więc odejdź. Kurde, no co za durny pijak. Zaraz mi zepsuje wszystko, no. Powiem, zaraz mi zepsuje wszystko. Przeklęty pijak. Dobra, udało się. Pomogłaś?
Dobra. Dobra, gdzie to jesteś? Tutaj. Tędy? No, ale tędy spróbujmy. Serio, ci szaleńcy biorąc naprawdę zaczynają mnie wkurzać nieźle. Ale zaczyna być już nieźle wkurzające ich. To przeszkadza, mega przeszkadza, no. Ile można z nich wytrzymać? Nie, tędy nie wejdę. Albo spróbuj, da radę? Da radę. Znowu na jakimś krzyżu będziemy mieli punkcik. Okej. Albo niekoniecznie, Jezi. Taka belka wystająca. Nic problemu nie będzie, żeby później zrobić skok wiary. Dawaj, skikaj. Aha, jest pomoc mieszkańcowi, ale nie ma żadnego śledztwa. Zdychaj. O, kurde, nie zdążyłem. Wkrótce będziesz martwy. Mogę cię zabić zamkniętymi oczami. Tak, no to po... To pokaż, co potrafisz. Leżysz. Też leżysz. Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak beleczni jak ty. Możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. No już, będzie mi miło, że znowu będę dla kogoś autorytetem. Cóż, jak dawno już tego nie słyszałem. No bo trzeba iść dalej, bo tu widzę nie ma. Nie ma możliwości, żeby jakieś śledztwa zrobić. O, dla was zawsze jest zły znak. Moja rodzina choruje, nie wspomożecie mnie paroma monetami. O, to musiało boleć. Kurde, z drogi. Zrozumiano? To z drogi śledzie. Tędy, tędy. O, tu jeszcze jest jakiś punkt tylko bliżej, ale dobra, już zaznaczyłem ten, to pójdę na tamten. Widzimy się w końcu, żebym tylko dał możliwość śledztwa. Ktoś mnie widzi? Tak, ty mnie widzisz. Znaczy, widziałeś, no kto mnie znowu widzi? Pewnie jakaś inna ciota. Kto myśli, że jak ma łuk i strzały, to od razu będzie po prostu mistrzem strzelectwa. Jest tu ktoś ze śledztwem? Tak, jest dwa nawet. Podsłuchi. Coś też... Albo ekskorta, albo jeszcze coś innego. Dobra, podsłuch będzie najprościej zrobić. Miałem jednak szczęście, młody człowieku. Proszę, uważaj. Chyba tutaj jest kąt. Haha, strażników. Robi się coraz gorzej. Jego paranoja nie zna granic. Podwoił warty. Nikt nie może spać. Nie było tak źle, dopóki nie postanowił zadomowić się w porcie. Planuje coś na morzu. Po to tu przybyliśmy. Planuje? Co? Co to ma znaczyć? Wy dwaj, co tak szepczecie w kącie? Spiskujecie! W żadnym razie! My tylko? Tylko co? Jakie macie przede mną tajemnice? Nie rozumiesz! Przeklęci asasyni! Prawdopodobne, że już tu są! Obserwują nas! Czy to was śmieszy? Tak? Śmiejcie się, póki możecie! Podwoić patrole! Które? Wszystkie! Nie starczy nam ludzi! To ich znajdźcie! Jeśli trzeba, ściągnijcie rycerzy z pola! No, nieźle, nieźle. No, kryła się w porcie, oczywiście. Nie, proszę, nie odchodź! Proszę tylko o parę miedziaków! Szybko, zanim je wykryją. No, zakończyłem. Zobaczymy, czy jeszcze może dosy zrobimy przy okazji. Dobra, udało się. Potrzebuję pieniędzy! Tak, ty! Poznaję te szaty. Schowaj broń! Nie mam złych zamiarów. Potrzebuję pomocy. Zadarłem z pewnym człowiekiem, a on chce mnie zabić. Mniejsza o szczegóły. Wiedz, że należało mu się. Doprowadź mnie bezpiecznie do bram miasta, a wynagrodzę ci to. W porządku. No myślałem się, że to będzie o to chodziło. No, domyślałem się, że to będzie o to chodziło. Bo o co innego mogłoby chodzić?
To atakuje. Zapłacisz za to, Bogalinie! Nie ma szans! Oddaj się! Zdychaj! Teraz ginie! Oj, tylko on tyle was stać. Zdychaj! Proszę pomóżcie! Dalej, chodźmy stąd już. Boże. Panie kto? Gdzie ten poganin, który jest za to odpowiedzialny? To zły znak. Co to? Nie wiem, ten poganin. Oczywiście już szuka, wyjomy, czy już szuka. Na wolności jest morderca. Teraz zginiesz! To asasyn! Zabić go! Powstrzymajcie go! Trzeba spróbować nowy nożyk. No, zjeżdżać. No, fajnie ten nożyk wygląda, no ale fajnie. Proszę panie, macie trochę pieniędzy? Nie powiem, że nie. Pewnie kto jeszcze będzie nas chciał zaatakować, jak nic. Parę miedziaków, to wszystko! O to proszę, o to proszę. Dalej chodź, informatorze. Nie, nie rozumiecie. Dalej chodź, jesteśmy już blisko. Nie, proszę, nie odchodź. Proszę tylko o parę miedziaków. Tak, tak. Doskonale. Chyba jestem już bezpieczny. Ach, tak, obiecana nagroda. Proszę. Ta mapa bardzo mi się przydała. Mam nadzieję, że będzie ci równie pomocna. Jeśli to będzie coś związanego z Sibrantem, to pewnie i tak. No to co to za mapa? Aha, rozstawienie strażników. Dobra, to na pewno będzie przydatne. Dobra, to lecimy do biura już. Przygotować się na misję. Coś za nasze imię? No, tego nam jeszcze brakuje. Na pewno bierz się spóźnił. Wiedzą pewnie, jesteśmy już asasynami i jeszcze nasze imię znają. Co on robi? To robię, co muszę robić. Tyle musicie wiedzieć. Im mniej wiecie, tym lepiej. Tak jest zawsze bezpieczniej. Dobra, tutaj... No, nie, nie! Ale tutaj błagam. Ojeju, ale cię interesuje, czy to jest krzywe, czy nie. Nie jesteś asasynem, tylko jakimś staruszkiem, albo dziadeczkiem. Co ci to interesuje? Co mi się stanie? Dawaj, dawaj, nie spadnij mi znowu. No i dobra, udało się dotrzeć, a w kolejnym odcinku zajmiemy się oczywiście naszym Sibrantem, a ja wam zatem dziękuję za uwagę. No i na razie, moi kochani.